Pora na spokojne przyjrzenie się temu, jaki jest najnowszy film Romana Polańskiego pod tytułem The Palace. To jest film, którego premiera odbyła się podczas festiwalu w Wenecji i tam spotkała się z bardzo krytycznym przyjęciem zarówno ze strony widowni, jak i krytyków i to krytyków z różnych krajów. Powiedziałbym, że to była. Fala krytyki, gdyby nie to, że odniosłem wrażenie, iż była to wręcz hala, fala hejtu. To znaczy, tyle było w tej krytyce yy, niechęci, że to wykraczało już poza krytykę, ale ja cały czas filmu nie widziałem, więc oczywiście nie mogę się wypowiadać ani o filmie, ani o tych recenzjach. Ale rosła we mnie potrzeba i chęć, aby obejrzeć The Palace i mieć własne opinię. Tak jak podejrzewam u wszystkich Państwa, gdy słyszycie narastającą, spotykacie się z narastającą falą opinii o czymś, czego nie znacie. No są tacy, którzy po prostu powtarzają te opinie, które słyszą i uważają, że Właściwie to może być ich opinia, nie muszą tego oglądać. Ja się do tej grupy nie zaliczam, zawsze muszę obejrzeć sam i mieć własne zdanie. Obejrzałem film The Palace Romana Polańskiego i mam własne zdanie. Nie dość tego spotkałem się z Romanem Polańskim w Warszawie, gdy przyjechał na przegląd swoich filmów i na uroczysty pokaz właściwie premierowy filmu Palawski niekultura Kultura w Warszawie. To był pokaz zorganizowany przez stowarzyszenie Filmowców Polskich. Miałem okazję spotkać się z nim, porozmawiać, dowiedzieć się. I poczuć, poczuć, co się dzieje w głowie, co się dzieje w emocjach Romana Polańskiego i w związku z tym filmem, i w związku ze związkiem. To znaczy w ogóle z sobą i ze światem, czego efektem, moim zdaniem, okazał się ten film. Ale o tym za chwilę. Film The Palace jest koprodukcją, Włosko, szwajcarsko, francusko-polską. O ile dobrze zestawiłem te wszystkie kraje, każdy kraj miał po trochu swojego wkładu. Z czego to się wzięło? No, między innymi z tego, że od pewnego momentu Romanowi Polańskiemu coraz trudniej jest uzyskiwać fundusze na produkcję nowych filmów, ze względów na to, że jego osoba jest w coraz większym ogniu krytyki. Dlaczego ten ogień krytyki po latach powodu tej krytyki jest coraz większy, a nie coraz mniejszy? To jest sprawa do wyjaśnienia, i to jest także jeden z powodów, dla których powstał ten film i jest taki, jaki jest. A więc udało się pozbierać pieniądze od różnych producentów, którzy gotowi byli przeznaczyć swoje fundusze na produkcję filmu. Film został nakręcony w cztat w hotelu de Palace, nieopodal. Domu, w którym mieszka z rodziną Roman Polański, więc w zasadzie można by powiedzieć nie musiał się ruszać z domu, żeby nakręcić ten film. W dodatku ten film został nakręcony w przestrzeniach, we wnętrzach prawdziwych hotelu. Poza sezonem. To jest hotel bardzo elegancki, bardzo znany i sławny, bardzo drogi. No ale poza sezonem jest na, na tyle pustawy, że można było wynająć te wnętrza i w nich zrealizować plan filmowy. Ten plan filmowy, czyli realizacja filmu, zajęła w sumie 17 tygodni. To całkiem długo, ale, jak mówi Roman Polański, za mało. I z tego powodu, że trzeba było się dopasować do, do, tego czasu poza sezonem, co wymuszało ten okres, a nie inny na realizację filmu, trochę została przyspieszona jego realizacja. Sam twórca, sam reżyser twierdzi, że gdyby mógł, to by opóźnił realizację tego filmu o kilka miesięcy, bo zabrakło mu jeszcze w tej, w tym procesie um, wyobrażania sobie filmu, w procesie um, układania go sobie w głowie zabrakło mu jeszcze trochę czasu. Um, ostatecznie realizacja była przyspieszona właśnie ze względu na to, kiedy można było skorzystać z hotelu The Palace w Kształt w Szwajcarii. Ten film jest wyjątkowy dla Polańskiego, także z tego powodu, że scenariusz do tego filmu napisał razem, sam napisał razem z Jerzym Kolimowskim, wybitnym polskim reżyserem, też światowej sławy, ale na dodatek swoim przyjacielem, z którym Napisał, kiedyś stworzył film Nóż w Wodzie, od którego zaczęła się historia Romana Polańskiego i jego twórczości. Od Noża w Wodzie do Filmu The Palas minęło 61 lat. Więc po 60 ponad latach spotkali się panowie i ponownie chcieli stworzyć film kompletnie inny przede wszystkim dlatego i inny, nie tylko dlatego, że oni yy, yy, no, już się postarzyli i przeżyli te 60 lat swoich karier, swoich doświadczeń, swoich rozczarowań, swoich tragedii, yy, więc te 60 lat zmieniło ich z całą pewnością. No ale i z jeszcze większą pewnością zmienił się przez te 60 lat świat. I to bardzo się zmienił i to nawet powiedziałbym kilka razy się zmienił. Zmienił się tak bardzo, że ten film został zaplanowany jako taki film cezuralny, czyli opowiadający o cezurze. Tutaj uwaga dla wszystkich tych, którzy myślą, że cezura to jest to samo co cenzura. Wiem, że większość z Państwa wie, jaka jest różnica, ale ciągle w komentarzach pojawiają się takie pod moim adresem krytyki, że, że co, co to za, że nie można nazwać tego, co jest w tym filmie cenzurą, bo to wcale nie była cenzura. No więc nie chodzi o cenzurę, chodzi o cenzurę, czyli o taką bardzo wyraźną granicę, która jest między jednym światem a drugim światem w tym przypadku i tę cenzurę. Tutaj symbolizuje zmiana daty z 1999 na 2000, czyli takie pożegnanie dotychczasowego świata i XX wieku i rozpoczęcie XXI. Wiem, że to jeśli idzie o, o, o daty i liczby, nie do końca tak wygląda, ale tak kulturowo to funkcjonuje, więc tego się trzymajmy. I to zostało jako symbol. Tutaj użyte w filmie, który jest wyraźnie, powiedzmy, groteską, groteską, więc on nie jest filmem gatunkowym, takim, żeby się trzymał określonych zasad. On jest raczej filmem rozgatunkowym, to znaczy takim, który próbuje rozłamać gatunki. Teraz powiem wszystkim tym, którzy bardzo krytykują, a nawet wręcz powiedziałbym w czambu krytykują ten film. Otóż, no po pierwsze, zawsze warto mieć taki kapitał dobrej woli. Z którym się przychodzi do kina po to, żeby dać filmowi szansę i zobaczyć w nim to, co być może okaże się kluczowe. Jeżeli przychodzimy nastawieni na film, to jest duża szansa, że tego klucza w ogóle nie dojrzymy, w ogóle go nie zauważymy, no i oczywiście nie będziemy mogli go użyć. Więc co tutaj jest kluczem? Kluczem jest groteska. I to groteska nie tylko filmowa, ale może być również teatralna, tak czy owak. Taka groteska, która była i zamknęła się w XX wieku. Więc ja widzę tutaj pewien stosunek do świata. Proszę teraz nie, nie rozumieć tego, co, co mówię i co będę mówił literalnie. A propos o literalności, yy, yy, mówi nasza noblistka. Olga Tokarczuk, która mówi, że to jest w ogóle zaraza współczesnego świata, literalność, że coraz więcej ludzi wszystko traktuje dosłownie, literalnie, właśnie, zero-jedynkowo, że albo tak, albo siak nie ma pośrednich stanów i nie ma stanów rozszerzonych czyli że mówię jedno, a w, mam w domyśle różne rzeczy bliżej i dalej skojarzone z tym, co mówię. A więc proszę Państwa, nie patrzcie literalnie na te skojarzenia, o których za chwilę powiem i to nie będzie znaczyło, że jeśli ja przywołam jakiegoś twórcę jakiś film, że ja uważam, że, że na przykład Polański się na nim wzorował albo że zacytował jakiś film i że mamy tutaj sceny. Nie! Ja nie myślę literalnie. W związku z tym tego typu myślenia u mnie nie znajdziecie Państwo i proszę go nie stosować. Więc jeśli powiem, że ja oglądając The Palace, przypominałem sobie wściekły, zgryźliwy, ostry stosunek Witolda Gombrowicza do naszej rzeczywistości, to proszę nie sądzić, że ja porównuję ten film z twórczością Gombrowicza. Ale znajduję pewną przyprawę, pewien, pewien smak, który był tam i który jest tutaj. W innych proporcjach, zastosowany w innym daniu, ale smak jest podobny. Jeżeli powiem Państwu, że ja chwilami przypominałem sobie, Estetykę filmów Federico Felliniego, to ja nie chcę powiedzieć, że porównuję ten film z Fellinim, ale chcę powiedzieć, że pewien groteskowy, niedosłowny, ale też złośliwy bardzo stosunek, ale też pełen złośliwości yy, yy, takiej ciepłej, takiej, takiej pełnej zrozumienia dla yy, barwy wykoślawionego świata. O, chyba tak mi się dobrze powiedziało. E, widzę i tutaj. Jeżeli powiem Państwu, że przypomniał mi się film Dyskretny Urok Burżoazji Lu Luisa Buñuela, to też nie chcę powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia e, z tym samym i z takim e, e, nadrealizmem i z takim e, Buñuelowskim stosunkiem do świata, ale chcę powiedzieć, że i jakaś przyprawa. Z tej twórczości tu się znalazła. Jeśli teraz te smaki połączymy, to znajdziemy się, jakby tu powiedzieć, w innej restauracji. To znajdziemy się trochę innym świecie, w którym trzeba trochę inaczej myśleć o tym filmie. I w którym trzeba też pamiętać o tym, co kiedyś pisał Marshal McLuhan, czyli wybitny prorok elektronicznego zbawienia, wielki twórca y, teorii globalnej wioski, ale przede wszystkim kultury masowej, żyjący też w drugiej połowie XX wieku. Otóż on mówił, że medium is a message, czyli środek przekazu jest przekazem. I to przenosząc z mediów elektronicznych przenosząc tej kultury masowej elektronicznej na film znaczy tyle że konwencja tego filmu jest również przekazem konwencja tego filmu jest treścią tego filmu również i dlatego kiedy myślimy o tej konwencji i robimy tak o kiedy pokazane jest gówno w pościeli to pamiętajmy że tak, to, to jest dla kogoś obrzydliwe, chociaż to jest wiemko. I ja w ogóle uważam, że każdy człowiek powinien być od dziecka wychowywany tak, żeby nie robić tych teatralnych wszystkich, że śmierdzi, tylko sprzątać kupę. Sprzątać kupę swojego pieska, po to, żeby potem. Sprzątać kupę swojego dziadka i swojej babci, kiedy przyjdzie na to czas. I nie będzie wtedy ani możliwości, ani sensu zatykania nosa, wykrzywiania się i mówienia, ale to obrzydliwe, chyba się wyżegam. Nie wyżygacie się. To jest życie. W związku z tym, jeżeli tak do tego podejdziecie Państwo, to i żeganie i kupa, które się znajdują w filmie The Palace, aczkolwiek nie, nie zbyt dużych ilościach, spokojnie, spokojnie, stanął się znakiem kulturowym, stanął się znakiem znaczącym coś, a nie tylko kupą. To jest strasznie ważne, żeby tak podejść do tego filmu. Jest coś, co w rozmowach z Zygmuntem... E, no proszę, całe życie gadałem z Zygmuntem Kałużyńskim. I tam mi się przeniosło. Więc co w rozmowach z Romanem Polańskim zauważyłem? Otóż pojęciem, które on najczęściej przywołuje, jest poprawność polityczna. Political correctness. Jest to coś, co go drąży, co go prześladuje, co uważa za nie tylko pewną zarazę współczesności, tej nowej współczesności, tej cezurze, tej XXI wiecznej, ale, ale też uważa, że to jest y, coś, co zjada, w pewnym sensie połyka, zabiera barwy i smak i zapach naszego życia i cywilizacji. Ale przede wszystkim, że poprawność polityczna zabija część myślenia, zabija też część współodczuwania, zabija możliwość, a przede wszystkim chęć zrozumienia. Rozumienia, wyobrażania sobie, wybaczania, ale także Planowania, myślenia o przyszłości. Że political correctness jest martwym punktem, jest takim stąpaniem w miejscu. Wiem, cała rzesza, także moich odbiorców, uważa poprawność polityczną, a także popularny canceling czyli Kancelowanie wszystkiego, co jest niezgodne z zasadami uznanymi przeze mnie za słuszne, właściwe i jedynie właściwe. Ja się z tym nie zgadzam. Ja, ja w ten sposób rozumiem Romana Polańskiego, bo choć nie mam takich może powodów jak on, żeby tego nie lubić, ale jednak to się nie zgadza z, z moim sposobem mówienia i myślenia. Proszę zobaczyć, ile ja musiałem zastrzeżeń zrobić, ile jak, jak bogatą nakreślić Państwu preambułę, czyli wstęp, żeby przejść do właściwej recenzji. No ale zrobiłem to i mam nadzieję, że teraz ta moja recenzja będzie bardziej czytelna, klarowna, będzie wiadomo, co z czego wynika i że chętniej jej Państwo wysłuchają. Otóż na początek powiem, że moim zdaniem The Palace nie jest filmem tak bardzo złym, jak o nim się pisze, nie tylko za granicą, bo czytałem i w Polsce recenzje, które y, ostatecznie dawały ocenę 1 na 10 filmowi "De Palace. To jest y, niesłuszne. To jest mocno przesadzone. Powiedziałbym, to są oceny historyczne. To znaczy ktoś, kto tak bardzo się dał zakręcić pewnej niechęci do tego filmu, że nie potrafił w nim znaleźć praktycznie nic ciekawego. A to nieprawda, bo jest tu dużo ciekawego. To przypominam może jeszcze raz Zygmunta Kałużyńskiego, kiedy on mówił to swoje słynne. Prawo Kałużyńskiego, przy czym to ja nazwałem to prawem Kałużyńskiego. On to po prostu od czasu do czasu powtarzał, ale wydało mi się wtedy tak bardzo ważne, że zapisałem tę formułę Kałużyńskiego i, i nazwałem ją prawem Kałużyńskiego i z wielką przyjemnością widzę, że to Weszło do obiegu i że często spotykam się, że ktoś je przytacza. Otóż to prawo Kałużyńskiego brzmi tak. W każdym filmie, nawet najsłabszym, znajduje się jedna scena, jeden fragment dialogu, jedno ujęcie, które jest warte tego, żeby ten film obejrzeć. No więc co najmniej wiele takich powodów jest w filmie The Palace, ale osoby, które dają jeden na dziesięć temu filmowi, tego prawa Kałużyńskiego nie zastosowały z całą pewnością. Też mają do tego prawo, a czasem mają też swoje powody do tego, żeby tak, takie mieć stosunek. I ja to w pełni rozumiem, ale całkowicie nie podzielam. Otóż co my tu oglądamy? No więc oglądamy Noc Sylwestrową z jednego Roku na rok, z 99 na 2000, wszyscy czekają na pluskwę milenijną, że no, po północy wszystko wysiądzie, komputery siądą, koniec świata się rozpocznie. Jedni w to wierzą, drudzy w to nie wierzą. Jedni, jedni na to czekają e, z zaciekawieniem, inni z przerażeniem, a, a jeszcze inni po prostu ignorują i twierdzą, że w ogóle nie ma o czym gadać lepiej się napić. Jesteśmy w bardzo luksusowym hotelu, w którym, do którego przyjeżdżają bardzo bogaci ludzie. Milionerzy z różnych stron świata, mający pieniądze z różnych źródeł, będący częściowo stałymi klientami tego miejsca, a w niektórych przypadkach po prostu się tu znaleźli z jakichś nieoczekiwanych powodów. Nieoczekiwanych albo dla siebie, albo dla kogoś, Kogo chcą odwiedzić w tym hotelu, właśnie tej nocy, bo wiedzą, że pewnie tam go znajdą. Oczywiście nie chcę Państwu za dużo zdradzić z tej opowieści, ale tak jak można się domyślić, w taką noc sylwestrową, kiedy grają emocje i ludzie spodziewają się wszystkiego najgorszego, no to sobie pozwalają popuścić cugi, i, no, i piją, i jedzą, i to jest wielkie żarcie, i wielkie picie i wielkie ilości kawioru, skoro są bardzo bogaci. A jakiż jest większy y, symbol bogactwa? no Kawior, pieniądze, złoto, prawda? A więc jesteśmy też w skarbcu i są też walizki z ciężką gotówką. No nie powiem, czyja to gotówka, jak się tu znalazła i co się z nią stanie. Trzeba to zobaczyć w filmie The Palace, ale to wszystko w nim jest. No i wszystko się kłębi. Jest dużo muzyki, jest elegancja, ale jakże... Pozorna elegancja, bo nie wiem, czy Państwo zauważyli, że ludzie bogaci mają to do siebie, że bardzo często mają pieniądze, ale nie mają klasy. W związku z tym, na przykład, jeśli chodzą do sklepów i kupują bardzo drogie rzeczy, bardzo drogich projektantów i je zakładają, to wyglądają tak, jakby je kupili w second handzie. To znaczy, pomimo tego, że mają na sobie ciężkie tysiące yy, dolarów, to nadal wyglądają bardzo słabo i, i, i bez stylu. I nie mają klasy. Te rzeczy im tej klasy nie dają wyglądają jak pożyczone albo po prostu wyglądają nieelegancko, nieładnie, nie do tych osób. No na tym polega niestety, ta y, konieczność, że pieniądze, żeby robiły wrażenie, muszą się łączyć z klasą. Jeśli się nie łączą z klasą, to pieniądze często stają się powodem groteskowości, którą widzi i złośliwie pokazuje Roman Polański. Mamy tutaj różne. Wymiary złośliwości i takiej, no, takiej szukania symboli tej, tego braku klasy i tego braku pewnej nadziei na harmonię. I kompletność, bo wszystko można powiedzieć o tym filmie, tylko nie to, że w nim jest pokazana harmonia. Więcej krytycy, którzy krytykują ten film, krytykują go między innymi za brak harmonii, za niedokończone wątki, za chaotyczność yy, yy, prezentacji wydarzeń tej nocy, proszę Państwa, chaotyczność. W momencie, kiedy kończy się epoka, w momencie, kiedy ludzie się upijają, bo nie chcą wiedzieć, co będzie dalej, bo chcą jakoś to przetrwać, albo bo się napili za dużo, albo bo mają jakąś tajemnicę y, do, do ukrycia, albo bo są hamami. Tak. Tam nie ma ża żadnej, yy, 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 żadnego wyważenia. Tam nie ma żadnej harmonii. Tam jest taki kociokwik. Wszystko ze wszystkim po poniszczone, porysowane, pozgniatane, zobrzydliwione, zażegane, pomarszczone, zepsute. Już nie nadające się, odchodzące, odeszłe, puste, niepotrzebne, tamte, żałosne, groteskowe. Taki świat chciał pokazać Polański w filmie: Dy Palace. I tak on wygląda. Nie każdy jest gotów, żeby zobaczyć świat w takiej dekompozycji. Nie każdy chce widzieć świat jako zażegany i zasrany. Ale Polański go tak widzi. Nie ma co robić. pokazywać, że śmierdzi to obrzydliwe. Śmierdzi. Powąchajmy. Jeden z moich komentatorów napisał niedawno tu na YouTubie w komentarzach, a propos proszę o komentarze. Jak najwięcej komentarzy, tylko umówmy się. U mnie nie ma hejtu. Można komentować, mówić, że się nie podoba, ale zawsze pilnujemy się tego, co powiedział Leon Schiller. Wielki, wybitny reżyser y, teatralny. Notabene nauczyciel Zygmunta Kałużyńskiego. Otóż on kiedyś zrobił premierę i po premierze była dyskusja z widzami. I jeden z widzów wstał i powiedział, a mnie się nie podobało. Leon Schiller się wściekł. I powiedział, proszę pana, tak to Pan może powiedzieć w burdelu, a w teatrze trzeba uzasadnić. No więc umówmy się, że kiedy jesteśmy tutaj na tym moim kanale YouTube, nie jesteśmy w burdelu, tylko jesteśmy na kanale YouTube filmowym. I w związku z tym, jeśli nam się coś nie podoba, trzeba to uzasadnić. Nie, mam, nie ma hejtu, jest, nie ma miejsca na hejt, jest miejsce na krytykę. I zapraszam. We, w, krytyka we wszystkie strony, ale tylko z klasą, ale tylko w dobry, w, w, z dobrą wolą, po prostu z dobrą wolą, bo wtedy sens ma krytyka, jeśli się z dobrą wolą krytykuje po to, żeby dzięki tej krytyce Osiągnąć coś, albo przekonać drugą stronę, albo pokazać jakiś, jakiś wariant pozytywny, albo dążyć do czegoś, co uważamy za dobre, ale szlachetnymi środkami. No więc wracam do tamtej myśli, że jeden z moich komentatorów tutaj na YouTubie napisał: Panie Tomku, a może by Pan zrecenzował jakiś film porno? I dzisiaj pomyślałem sobie, no to właśnie mam okazję. Bo The Palace to jest film, który można by określić, to jest na, na moją odpowiedzialność określenie, socjoporno. Bo to jest pokazana socjologia, czyli taki przekrój społeczny. No może nie pełen przekrój, bo tu chodzi o ludzi zamożnych, ale w sposób pornograficzny. I dlatego tutaj jest i miejsce na kupę, i miejsce na wymiociny. Kiedyś na dworcu, na dworcu we Wrocławiu, po II wojnie światowej, to mój ojciec opowiadał, poszedł do restauracji jeść obiad i zobaczył, że tam na suficie, dookoła sufitu był taki napis nie pluj na podłogę, plwociny roznoszą zarazki. No więc to jest taki właśnie film z tymi plwocinami, które roznoszą zarazki. I tu się jednak pluje. No bo jest koniec epoki. No bo jest koniec wieku, koniec tysiąclecia. No to, to się pluje, bo się zamyka, bo to wszystko będzie zapakowane do szkatuły i oddalone do magazynu. Zaczynamy nowy wiek. Wiek poprawności politycznej. I ta poprawność sprawiła, że po latach grzech z, y, Romana Polańskiego sprzed lat wrócił ze zdwojoną siłą po to, by uderzać y, w jego obecne życie. Poprawność polityczna sprawia, że on się stał przekleństwem powielokroć i stał się narzędziem linczu, z którym spotyka się w różnych krajach z, różną, y, y, z różnym natężeniem. Elementem moim zdaniem tego linczu jest bardzo krytyczny, nadmiernie krytyczny stosunek do filmu The Palace, który w gruncie rzeczy, oprócz tego, że jest groteską, jest także komedią, gorzką komedią, taką skrzywioną komedią, komedią bez jednej nogi, komedią z oberwanym kołnierzykiem. I z zażeganym serdakiem. Takim jest, taką jest komedią. I taką miał być, tak mi się wydaje. Bo trochę takim jest ten świat, który po 60 ponad latach nie niewspółpracy z Kolimowski, z Polańskim nakreślili, napisali, a potem Polański sfilmował. Wydaje mi się, że y, warto to dostrzegać, tak jak i warto dostrzegać różne smaczki z historii y, z samej twórczości polańskiego. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale jeśli nie, to zwróćcie uwagę, kiedy Bongo rozwala sobie nos i, 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 i zakładany jest mu plaster na nos, to wtedy słyszy taki komentarz, będziesz wyglądał jak ten aktor z tego filmu. Pamiętają Państwo, który aktor z którego filmu? A chodzi o Nicholsona z Chinatown. To są takie smaczki w filmie The Palace i też można się nimi bawić i radować i cieszyć, bo, bo na tym też polega przyjemność oglądania filmów starych mistrzów. Tak? Bo Roman Polański jest mistrzem, jest, jest na dodatek mistrzem, w świetnej formie, mając 90 lat. Skończył 90 lat i jest w formie i ludzkiej, fizycznej, i artystycznej, pozwalającej mu planować następne y, y, filmy. I chciałbym, żeby realizował i żeby miał więcej szczęścia w spotkaniach z publicznością. W tym filmie gra y, wielu ciekawych aktorów. Y, Oliver Masucci to jest chyba os, naj, największa, y, znaczy najgłówniejsza rola w tym filmie. Gra takiego hotelowego, szefa hotelu, który się krząta i, 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 i wszystkim musi zawiadywać. I mamy tu oczywiście takich odniesień i takich szefów hoteli w przeszłości, bardzo wielu. Ale jest także fany Arda, jako, jako taka arystokratka, właśnie z tym pieskiem. Który, który ostatecznie gdzieś tam na jej pościeli, w jej łóżku robi niespodziankę. Ale jest też John Cleese w znakomitej roli jako stary milioner, dziewięćdziesięcioparoletni, który ma młodziutko dwudziestodwuletnią żonę, a grają nadzwyczajnie Bronwyn James. No i w prezencie dla niej, bo jest absolutnie zakochany w swojej młodziutkiej żonie, Sprowadza pingwina, bo pamięta, że ona lubi pingwiny. Będzie, proszę państwa, też bardzo zaskakujący i gorzki epilog tej całej nocy, w którym wezmą udział piesek i pingwin. Jak będzie wyglądał ten epilog, zobaczą Państwo w filmie. Jest Miki Rurke, który po raz pierwszy ponoć pokazuje swoją łysinę. Oczywiście ma perukę jak zwykle, ale, ale w pewnym momencie pozwala sobie ją zdjąć. I widać, jak wygląda Miki Rurke naprawdę w tej chwili. Jest Luka Barbareski, który gra bongo właśnie. I, który jest również współproducentem filmu i ratował ten film w pewnym momencie, gdy niektórzy producenci wcześniej, którzy wcześniej się zapisali, że, że będą finansować film, wycofali swoje pieniądze. Więc jest też taka wewnętrzna wiara zespołu ludzi, którzy realizowali w ten film, w sens wartość yy, w współpracy z Romanem Polańskim. Yy, I to chyba też trzeba docenić w chwili, gdy polski dystrybutor Next Film chciał się wycofać z dystrybucji filmu The Palace, mimo że był podpisany kontrakt. Ostatecznie, yy, no ostatecznie udało się dogadać z Next Filmem i ten film yy, pod jego sztandarami wszedł na polskie ekrany, ale bez premiery nie było premiery, nie było jak Państwo wiedzą promocji tak, plakatów z tym filmem nie znajdą Państwo na mieście ja nie znalazłem w każdym razie nawet nie natknąłem się na jakąś promocję tego filmu w internecie w kompletnej ciszy Next Film wprowadził bokiem na tylko, do, tylko do części kin na jeden seans dziennie Palac, najnowszy film polańskiego do polskich kin. To, że on ma w tej chwili bardzo słabe wyniki, jeśli chodzi o publiczność, to nic dziwnego, jeśli wchodzi film w ukryciu, tajnie na jeden seans dziennie w niektórych kinach. To nie da się pozbierać z tego jakiegoś znaczącego wyniku, bo przede wszystkim widzowie nie dowiedzą się, że ten film jest grany i że mogą go zobaczyć niedaleko siebie. I co to jest w ogóle za film? E, no ale dobrze, nie będę się pastwił nad dystrybutorem, choć uważam, że to małość jest, to małość jest e, zrobić coś takiego. Dobrze, że film ostatecznie jest. No więc uwaga, teraz będzie bardzo ważna misa tybetańska, ważniejsza niż kiedykolwiek, bo będę musiał dać Państwu słowo, że mówię szczerze, bo zaraz się będą takie argumenty, że, no, że to jest yy, taryfa ulgowa, albo że dlatego, że rozmawiałem z Polańskim, to, to, to nie chcę mu zrobić przykrości i tak dalej. Ja po iluś też kilkudziesięciu latach swojej pracy już umiem to oddzielać, więc proszę mnie uwierzyć. Proszę uwierzyć misie tybetańskiej, że umiem oddzielić i że ocena, która będzie będzie oceną uczciwą, w każdym razie taką, jak naprawdę czuję i myślę. Uwaga. Czysto czysto. Otóż, proszę Państwa, film De Palace Romana Polańskiego oceniam na 5 na 10. No jak Państwo widzą, to nie jest najwyższa ocena. No oczywiście, że Roman Polański zrobił w swojej historii lepsze filmy i są filmy, które absolutnie kocham, szaleję za nimi, uważam za, za wielkie osiągnięcie w historii kina i nie ma sensu tu już przypominać Złotych Palm, Oscarów, Cezarów, Pianisty, Noża w wodzie, Lokatora, Dziesiątek filmów, które zrobił Roman Polański. Ten film pod tytułem The Palace nie jest nie należy do jego najlepszych filmów, ale trzyma klasę polańskiego, ale przede wszystkim mówi chyba więcej niż jakikolwiek dotąd film. O tym, co czuje i jak się czuje Roman Polański dzisiaj i jak myśli o Społeczeństwie o, o, o świecie, który się tak trochę y, zdekatyzował na koniec epoki. I ten świat się tak trochę pokruszył i zaśmierdł. On nie uważa, że jest z boku. On uważa, że jest in. I też na tym polega klasa. Romana Napoleńskiego. A teraz, jeśli Państwo mi jeszcze dadzą chwilkę czasu, to opowiem coś prywatnego w związku z tym. Najpierw będzie mały gążek. tak? Teraz będą trzy łyki wody z miedzianego, oczywiście, kubka. I teraz będzie moja historia. Otóż, wiele lat temu, kiedy Roman Polański wyprodukował film pod tytułem Pianista, ten film został wysłany na festiwal, ale na festiwal w Cannes, gdzie zresztą dostał Złotą Palmę, a potem dostał Oscara. No ale zanim to wszystko się stało, to film został pokazany na pokazie prasowym. I między innymi polscy dziennikarze, którzy pojechali na festiwal w Cannes, żeby relacjonować to, co tam jest pokazywane, poszli, obejrzeli film i zrecenzowali. Wśród dziennikarzy, którzy tam byli, był mój kolega, serdeczny kolega, z Dziśio Pietrasik, z którym razem pracowałem w redakcji polityki. W dziale kulturalnym. Zresztą z, z, z dzisiaj, do, do końca swojego życia, pracował w polityce. Był dobrym człowiekiem. Był uczciwym człowiekiem. Był także, miał serce. I pamiętam, jak pięknie się zachowywał, gdy zachorował Zygmunt Kałużyński. Wpadał do niego, rozmawiał. Zygmunt go bardzo szanował. Właśnie za dobroć i za uczciwość. Podkreślam to. Bo z dzisiaj wtedy napisał krytyczną recenzję na temat pianisty Polańskiego, że liczył na to, że to będzie wielkie dzieło, że to będzie wybitny film, no na miarę Polańskiego po prostu. A tymczasem, no, oczywiście to jest ciekawy film i no, oczywiście nie można zarzucić Polańskiemu braku warsztatu, no ale jednak to jest jakoś rozczarowujący film. Potem yy, była Złota Palma. Minęło parę miesięcy, zanim ten film znalazł się w Polsce. Premiera pianisty miała miejsce w Filharmonii Narodowej. I tam ja się znalazłem i wtedy miałem pierwszy raz okazję obejrzeć film, ale zauważyłem, że był tam też yy, z dziś opietrasik. Film bardzo mi się podobał. Oszołomił mnie, olśnił. Wychodząc, mówiłem: Wszystko to, czego mi brakowało w liście Schindlera, Spielberga, znalazłem tu u Polańskiego. To jest dopiero prawda o Holokauście. I byłem zachwycony. W momencie, kiedy na schodach zobaczyłem wychodzącego z filharmonii z Dzisia Pietrasika, podszedłem do niego i mówię: Z Coś ty napisał o, o, o pianiście w Kan. No przecież w ogóle tak nie jest, jak pisałeś. Dla, dlaczego tak bardzo ci się nie podobał? Dlaczego mówi napisałeś, że to średni film? Przecież przecież on jest wyjątkowy. A dziś o bardzo zafrasowany powiedział wtedy, wiesz co, dzisiaj też mi się ten film dużo bardziej podobał. I tak myślę, że. Wtedy, wiesz, ten pokaz dla prasy był o 8 rano zorganizowany w takim kinie na peryferiach Cannes. A my byliśmy po całej nocy. Y, przyjęcia, no takiego wiesz z, 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 y, po tańcówki też zakrapiane i mocno, więc przyszliśmy skacowani do hotelu parę godzin i już trzeba było iść na film o ósmej, padał deszcz było okropnie, wiesz głowa mnie też bolała i potem jak wyszliśmy z filmu koledzy, Polacy którzy razem oglądali i rozmawialiśmy, to wiesz jakoś nikomu się to nie podobało to jest, proszę państwa, potwierdzenie tego, co zawsze opowiadam, że film, który oglądamy w kinie, to jest 50% wrażenia. Drugie 50% filmu jest wyświetlane na nas samych, i to od nas zależy. Co w nim zauważymy, jak to zinterpretujemy, no i oczywiście na koniec jak to ocenimy. I z tym państwa zostawiam.